Witam Was bardzo serdecznie w kolejny środowy, zimowy wieczór. Dziś jest 25 stycznia, to dzień, w którym wspominamy świętego Pawła Apostoła. Dlatego w tym czasie dzisiejszego wieczornego paciorku chciałbym zwrócić naszą uwagę na nasze spontaniczne zachowanie, które pokazuje nasz charakter, nasze cechy. Bo właśnie ten patron, święty Paweł, jest przykładem tego, jak Pan Bóg może genialnie działać w naszym życiu, aby wykorzystać to, co w nas jest najcenniejszego, pomimo tego, że często możemy nawet tego nie lubić. Tak jak mówiłem Wam ostatnio, u mnie lada dzień zaczyna się sesja, dlatego w tym dniu dzisiejszym wiele czasu spędziłem siedząc w jednej pozycji i być może tak jak moje ciało, tak i wasze jest dość mocno zmęczone, dlatego przed wieczornym paciorkiem spróbujcie trochę się wyprostować, zrobić jedno czy drugie ćwiczenie, aby lepiej myśleć, aby spokojnie oddychać w tym czasie. Znajdźcie dla siebie odpowiednie miejsce na tę modlitwę, przyjmijcie dobrą pozycję, powiedzcie znajomym, bliskim, że was przez chwilę nie będzie, wyłączcie telefon i już za chwilę zaczynamy. Siadamy teraz do modlitwy po całym dniu, w którym być może wiele się działo. W głowie wciąż mogą pojawiać się nowe myśli, wracają uczucia, które wcześniej zrodziły się w ciągu dnia. Może też myślisz o tym, co przed tobą, bo nadchodzące wydarzenia wywołują w tobie lęk. Dlatego na początku modlitwy pozwól sobie na chwilę milczenia. Usłysz w niej swoje myśli. Pozwól im spokojnie przychodzić do twojej głowy. Pozwól sobie na nierobienie niczego. Rozpocznijmy tę modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku przypomnij sobie, jak dzisiaj doświadczyłeś Boga. Czy są takie momenty, w których bardzo mocno czułeś, że On jest blisko, że Cię wspiera, pomaga Ci w tym, co podejmujesz? Przypomnij sobie te chwile i wyraź swoją wdzięczność postawą serca, może prostym słowem wypowiedzianym w myślach.
A jeśli sprawia ci to trudność lub chciałbyś jeszcze mocniej doświadczyć wdzięczności w swoim sercu, to spróbuj podziękować za swoje życie. Za to, że Bóg jest w nim obecny, niezależnie od tego, czego czujesz, czy widzisz, jak On działa. On cię wspiera, podtrzymuje, a przede wszystkim kocha. Możesz też podziękować za to, czym się zajmujesz w życiu na co dzień lub za osoby, które są dla ciebie dobre, które dają ci doświadczyć, czym jest miłość. Teraz w swoich słowach prośbę o Ducha Świętego. Powiedz Bogu, że Go potrzebujesz, by poznać siebie lepiej, by spojrzeć na miniony dzień Jego oczami. Spójrz teraz na początek swojego dnia, na jego pierwsze chwile. Z jakimi myślami się obudziłeś? Jakie uczucia ci towarzyszyły zaraz po wstaniu? Jak zareagowałeś na pierwszą informację, która do ciebie dotarła? W tym doświadczeniu zachowywałeś się bez mechanizmu własnej kontroli. Jakim wtedy byłeś? Pomyśl o dwóch pozytywnych cechach, którymi mógłbyś siebie określić, które są twoją dobrą stroną. O takich dwóch rzeczach, które jako pierwsze przychodzą ci do głowy. I spróbuj teraz przejść przez kolejne wydarzenia dnia i zobacz, jak te cechy się sprawdzały. Czy rzeczywiście z nich korzystasz? W czasie spotkań z ludźmi, w wydarzeniach, które
miały dzisiaj miejsce? Na ile te cechy się w tym dniu pokazywały? Następnie pomyśl o jakiejś słabości, która cię dotyka, lub konkretnych myślach, które nachodzą cię w ciągu dnia, sprawiając ci kłopot, nie dając ci spokoju, lub zaburzają twój wewnętrzny ład. Znów pomyśl o takich dwóch rzeczach, które są dla ciebie trudne. Dwóch cechach twojego charakteru, które chciałbyś usunąć. I ponownie spójrz na ten dzień i zobacz, jak te trudności się pojawiały. Zobacz, jak radziłeś sobie z tymi myślami, co ci pomagało, a co utrudniało. Spróbuj nazwać, w czym tkwi problem. Stań teraz w obecności Boga, patrząc w Jego oczy. Pomyśl o Jego miłości. Ona kiedyś wyraziła się w stworzeniu ciebie, w twoich narodzinach. Także w tym, że On oddał za ciebie życie. I opowiedz Bogu o sobie, o tym, jakim siebie poznałeś w dniu dzisiejszym. Opowiedz mu o swoich doświadczeniach trudności lub o swojej słabości.
Powiedz mu także o swoich dobrych cechach. Podziękuj mu za to, że je wciąż odkrywasz. Podziękuj mu za tyle dobra, które w tobie ukrył, na którym teraz możesz się cieszyć i okazywać innym. Spójrz jeszcze na jutrzejszy dzień i pomyśl o tym, jak Bóg te cechy, które odkryłeś jutro, może wykorzystać. Te cechy dobre i te, które wydają ci się trudne. Jeśli na przykład łatwo się denerwujesz, zapytaj się, jak mógłbyś tę energię, która się w tobie rodzi w czasie kłótni lub w innych trudnościach, spożytkować dla dobra swojego i innych. Lub jeśli przychodzą ci jakieś niechciane myśli, które zamykają cię w sobie, zobacz, jak możesz otworzyć się na relacje z innymi, spędzić z nimi czas, okazać im swoją wrażliwość, kreatywność. Pomyśl o jutrzejszym dniu. Ufając Bogu w to, że będzie z Tobą jutro, we wszystkim, co Cię czeka, w tym, co jest zaplanowane i w tym, co będzie jeszcze spontaniczne, odmów ze mną, powierzając Mu to wszystko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Dzięki za wspólną modlitwę, za kolejny kwadrans razem. Już za tydzień znowu się tutaj widzimy na wieczornym paciorku. Oczywiście pamiętajcie, żeby także robić go sami codziennie. Jeśli nie chcecie zapomnieć o tym, że za tydzień znowu się widzimy, to pamiętajcie, że na YouTubie na dole jest link do Facebooka, do wydarzenia, które już jest utworzone. Na następny tydzień możecie się zapisać, ewentualnie komentować także na grupie medytacji online to, co się w Was rodzi w czasie paciorka. Studentom na ten zbliżający się czas sesji życzę powodzenia, samych sukcesów, a osobom, które pracują, spokojnego tygodnia dalszego. No cóż, dajcie buzi na dobranoc swoim bliskim, ja kreślę Wam znak krzyża i życzę spokojnej nocy z Bogiem.